different faces. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak to zwykło bywać, Jamci to jest, czyli Grzechu 40, mam zaszczyt zaprezentować kolejny, mam nadzieję, całkiem ciekawy materiał z serii Zagrajmy we Frostpunk, gdzie tak naprawdę już gameplayu nie będzie, dlatego że łaknę podsumowania owego tytułu. Wiecie, przynajmniej starsi widzowie, odbiorcy owego kanału doskonale zdają sobie sprawę z tego soczystego faktu, że zwykłem tak robić, tak przechodzić przez gry komputerowe, kiedy oglądam kanały innych youtuberów, zawsze mi brakowało podsumowania, czyli ich wyrażenia opinii, ich zdania na temat tworów, które spędzili przecież niemało czasu. Niestety większość youtuberów tego nie robi. Ogrywają tytuł, kiedy widzą litery końcowe, po prostu przechodzą do następnego, a ja tak naprawdę nie wiem, czy mi się podobało, czy uważają, że to był chłam, nie mam dla tego pojęcia. Dlatego też ja robię inaczej. Mam nadzieję, że ktokolwiek będzie to chciał oglądać, a raczej tego wysłuchać, dlatego że materiał raczej należy potraktować jako swego rodzaju upośledzony audiolog. Tak czy inaczej, co myślę o Frostpunku jako taki? No zdecydowanie fajnie, że ta gra powstała, zdecydowanie fajnie, że to jest polska gra, dlatego że to jest dobra gra. Gdybym ją mógł komuś polecić, absolutnie bym to zrobił, dlatego że tytuł jest dosyć innowacyjny. Jest nietypowy, powiedzmy sobie szczerze, rozbieżny względem innych tytułów growych. No, ile wiem, Bit Studios, bo z tego co pamiętam właśnie to studio produkowało Frostpunka, ma dziwne podejście do kreowania gier komputerowych. No z tego co wiemy, oni stoją także za tworem jakim jest This War of Mine, który opowiada o życiu no swego rodzaju nawet nie tyle uchodźców, co po prostu zwykłych cywili w okupowanym mieście podczas wojny, gdzie też jest krwawo, też jest beznadziejnie, też są odcienie szarości, gracz musi podejmować trudne decyzje, jest po prostu do dupy i wcale ta rzeczywistość nie jest taka sielankowa, wręcz chciałoby się zacząć kiedyś płakać, prawda? Podobnie jest we Frostpunku, to nie jest pozytywny tytuł z perspektywy swojego klimatu, o którym zaraz też będę wspominał i choćby z tej przyczyny, z tego powodu, jaki ciężki siermiężny klimat ma ta gra, warto do niej zasiąść i samemu przekonać się, czy będziemy w stanie poprowadzić tym podobne miasto w rozwoju, bo to jest troszeczkę tak, jak było w The Walking Dead. Nie wiem, czy pamiętacie, zresztą też muszę powrócić do The Walking Dead, grałem 2 sezony, no przecież kolejne sezony jeszcze przed nami, więc wypadałoby historię zakończyć. Tak czy inaczej, do tego jeszcze będę powracał, ale co pragnę zauważyć, w TWD było tak, że gra jest swego rodzaju interaktywną historią. Znamy takie historie, choćby Firewatch był doskonałym przykładem. Znakomita gra, zresztą bardzo mi się podobała. Bardzo fajnie miała klimat, też takie chodzenie po tych lasach było odprężające, te widoki, te pejzaże. Kurde, szkoda, że więcej takich gier nie ma, bo szczerze mówiąc chętnie bym powrócił do Firewatcha, chętnie bym powrócił do tamtych lasów, znowu się poprzechadzał po nich. To był przyjemny gameplay, po prostu. I sama fabuła też była ciekawa, bo to są tak zwane interaktywne filmy, prawda? The Walking Dead też jest interaktywnym filmem i też opartym o trudne decyzje. Musimy wybierać opcje dialogowe, od których potem bardzo dużo zależy, chociaż ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku okazywało się, że nie aż tak dużo, bo gra była dosyć liniowa i niezależnie od tego, co byście nie powiedzieli, to zazwyczaj i tak ktoś umierał, zazwyczaj i tak się działo to, co się miało stać. Tak czy inaczej. W przypadku Frostpunka można powiedzieć, że poza tym wymiarem samego gameplayu i decydowaniem odnośnie tego, jak nasze miasto będzie wyglądało, co wybuduje, za ile wybuduje, gdzie wybuduje, co zrobię, to przede wszystkim również to przybierało miano tym podobnego interaktywnego filmu, dlatego że musieliśmy podejmować trudne decyzje, a potem obserwować ich reperkusje. I to było ciekawe. Myślę, że Frostpunk jest grą godną polecenia i jak najbardziej jest grą po prostu fajną. Przede wszystkim, jeżeli miałbym ją jakkolwiek rozłożyć na czynniki pierwsze, zacząłbym moją dywagację na temat grafiki. Grafiki, która była po prostu ładna. Może to nie była grafika, nad którą jakoś potwornie się można zachwycać, no bo po prostu jest ładna, tyle. No nie można jakoś tutaj bardziej dogłębnie się na jej temat wypowiadać. Nie można było na przykład to, czego mi brakowało w tym tytule. Wiecie, powiedziałbym, że grafika odbierała mowę, gdy można było tak mocno przybliżyć kamerę, że wręcz przejść się po ulicach tego miasta. Tak jak to ma miejsce choćby w Anno 1800, że możecie wejść w oczy jakiegoś mieszkańca i przechadzać się po swoim mieście. Gdyby tutaj tak było i był taki poziom detalu, że z perspektywy tego mieszkańca również gra wyglądałaby ładnie, to bym powiedział, że jestem pod wielkim wrażeniem. Ale z tego co wiemy, było to ograniczenie. Nie można było bardzo mocno przybliżyć
kamery, więc gra była po prostu ładna, no nie jakoś przesadnie, ale fajnie, tak, wiecie, syto zrobiona. Myślę, że to jest odpowiednie słowo w tym momencie. Dlaczego syto zrobiona? Dlatego, że nigdy nie miałem takiego przeczucia, że czegoś mi brakuje, że coś zostało zrobione na odwalsie, że coś zostało niedopracowane. Czasami w grach tak bywa, że na przykład widzimy jakąś małą ilość detalu na budynkach, czy coś w tym stylu. Tutaj rzeczywiście grafika była stonowana, bo jednak głównie żeśmy z oddalenia to miasto obserwowali, ale jednak jak się przybliżyło tą kamerę, to też było widać ciekawe, fajne smaczki. Chłopów, którzy pracowali w pocie i znoju, cieśli, którzy rąbali drzewa, rzecz jasna tartaki, które funkcjonowały, huty, w których przelewała się stal, te słynne kominy. No i rzecz jasna również mechanikę samego śniegu. Pamiętajmy, że jeżeli jeszcze nie miałem dróg, bo potem to już te drogi wszędzie były, ale do momentu, kiedy nie miałem dróg, to ci chłopi też przedzierali się przez te zaspy śniegu i to też fajne wrażenie robiło, zostawiali za sobą takie ślady. Fajne smaczki, dopracowane to wszystko było i przede wszystkim gra tych dwóch przeciwstawnych sił, czyli pary i mrozu, jak sama nazwa mówi, Frostpunk, prawda? Czyli z jednej strony para, z drugiej strony frost, czyli zamarzanie, mróz. I to było widać w tytule, jako że tytuł jest na to nastawiony, to dobrze wyglądało, było to dopracowane i to mi się bardzo mocno podobało. Z jednej strony ta para, która wręcz tak wybuchała z tych budynków, tak budziła taki przestrach, rzeczywiście było czuć potęgę tego generatora i widać było, że całe miasto wręcz pulsuje taką energią witalną. Z drugiej strony ten potężny mróz, śnieżyca, płatki śniegu, same budynki, które jak nie były ogrzane, też zaczęły być pokrywane coraz większymi zwałami śniegu. Oczywiście również sam ten efekt, że ekran nam zamarzał. Niby taki detal, ale mogłoby tego nie być, a jednak ten detal sprawiał, że czuliście się bardziej wczuci w imersję tego świata, bardziej mogliście się utożsamić z tym, co widzieliście na ekranie, więc bardzo fajna sprawa, to mi się ogólnie podobało i też podobało mi się zróżnicowanie, to co rzadko się zdarza we współczesnych city builderach, mianowicie były różnice pomiędzy tymi samymi budynkami. To, o czym mówiłem, zaznaczałem to, bo jak dla mnie to jest ważny detal. Większość osób na to nie zwróci uwagi, ale jak ja budowałem dom, obok stawiałem kolejny dom, albo, nie wiem, skład zasobów, obok stawiałem kolejny skład zasobów, każdy budynek miał takie detale, że pod pewnymi względami się różnił. Te budynki nie były identyczne i to sprawiało fajne wrażenie, dlatego że twórcy gry, być może to nie było we wszystkich budynkach, ale w tych najczęściej występujących. I to było fajne, bo patrząc na miasto z perspektywy oddalenia, nie mieliście poczucia, jakbyście władali jakimś miastem klonów. Więc grafika jak najbardziej na plus. Dało się lepiej, mogło być większe przybliżenie kamery, ale myślę, że było po prostu miło. Mechanika. Mechanika sprawia, że tytuł jest niezmiernie grywalny. Nie wiem, czy nie zacznie się szybko nudzić. Niektórzy z Was pisali mi w komentarzach, że to jest wada Frostpunka, że jest fajnie na początku, ale bardzo szybko czujecie przesyt, już macie go dosyć i niczym Was już nie jest w stanie zaskoczyć. Nie wiem. Być może gdybym przeszedł te wszystkie kampanie, wszystkie scenariusze, które oferuje tytuł, a jest ich sporo, to też jest zaleta, no to czułbym przesyt, już bym czuł zmęczenie materiału, ale do tej pory po zakończeniu pierwszej kampanii w ogóle tego nie czuję. Powiem szczerze, że mógłbym grać dalej, mógłbym teraz zasiąść do gry i w ogóle bym nie miał jakichś obiekcji przed tym, czy nie czułbym znudzenia. Tak więc z tej perspektywy było dobrze. A dlaczego? Dlatego, że twórcy gry cały czas zasypywali nas nowymi mechanikami i nowymi problemami. To było bardzo dobrze przemyślane, bo gdyby rzeczywiście było tak, że wychodzimy na prostą, przestajemy mieć problemy i już rozwijamy miasto tak jak chcemy, rzeczywiście gra bardzo szybko by mnie znudziła, ale nigdy tak w tym gameplayu nie było. Cały czas mieliśmy nowe, coraz to bardziej zawiłe i skomplikowane rzesze problemów. Poradziliście sobie z jednym i już pojawiał się kolejny, z którym też trzeba było powalczyć, prawda? Cały czas pojawiały się nowe mechaniki, nowe trudne wybory. Na początku nie było dostępu do wszystkich tych mechanik. Wiecie, nawet sam ten fakt, drzewko technologiczne, prawda? Nie dostępne od samego początku. Odkrywało się wraz z etapami rozwoju, nowe technologie, które wybrać, które zanegować, od których stronić, prawda? Mechanika praw. Niby taka łatwa gra. Samo rozbudowywanie miasta, ale zobaczcie, ile
unikalnych i nietypowych mechanik do tego zostało jeszcze dodanych, bo tak naprawdę drzewko technologii zostało dodane, drzewko praw i tych idei zostało dodane, co też było bardzo fajnym smaczkiem i to też było bardzo wielowymiarowe, bo to, jakie obwoływaliście prawa, potem powodowało, jakie budynki wam się autentycznie w tym mieście pojawią. No super! To mi się bardzo taka mechanika podoba, szkoda, że tak nie ma w innych grach. Do tego jeszcze eksploracja. Zobaczcie, poza tym, że budowaliśmy miasto, jeszcze wychodziliśmy na Frostland i eksplorowaliśmy sobie teren wokół i tam też były zalążki fabularne, też mogliśmy wybrać, na przykład doszedłem do miasta Tesli, mogłem wybrać, iść dalej, wchodzić pod kopułę, czy też nie. Ostatecznie wszedłem, straciłem wtedy węzeł parowy, więc no to było węzeł... rdzeń parowy chyba się to nazywało. Więc to była zła decyzja, ale też działamy na tym polu, więc to jest bardziej trójwymiarowe. Więcej mechanik, przez co wolniej się gracz nudzi i cały czas jesteśmy zasypywani nowymi problemami. Był problem z jedzeniem, został pokonany. Potem problem z Londyńczykami, został pokonany. Potem problem burzy śniegowej, został pokonany. I tak dalej, przez cały gameplay coś, prawda? Więc człowiek nawet nie miał czasu pójść po rozum do głowy i zacząć się nudzić, bo cały czas się skupiał na pokonywaniu tych problemów. Więc na jeden raz z pewnością gra jest dobra i nie czuje przesytu. Nie wiem, jakby to wyglądało, gdybym grał kolejne kampanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy przejdę na waszych oczach Lost Autumn. Czy wtedy mi się gra nie znudzi? Być może tak, a być może nie, bo Lost Autumn jednak jest bardzo wyjątkowy i odmienny od tego, co do tej pory widzieliśmy. Kolejna kwestia to pomysł. Niby prosty, wręcz prostacki. Po prostu budowa miasta w apokaliptycznym świecie. Ale weźcie to pod uwagę, że na dobrą sprawę nikt na ten pomysł wcześniej nie wpadł. Są takie tytuły, jest pewna alternatywa, to nie jest jedyna gra z tego zakresu. Był na przykład, no znakomity przykład, They Are Billions chociaż. No, też jest to rozbudowywanie miasta w postapokaliptycznym świecie, też takim, można powiedzieć, steampunkowym. Natomiast zupełnie inna mechanika, zupełnie inny klimat, pomysł, niby ten sam, ale zupełnie inaczej poprowadzony. Nikt do tej pory nie wpadł na ten pomysł, żeby budować miasto w epoce lodowcowej w jakichś takich ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych, niezależnie od tego, czy to będzie zima, czy to na przykład będzie jakieś, nie wiem, trujące gazy, czy cokolwiek innego, ale wiecie, że macie opór z zewnątrz, opór środowiska przed tym, żeby się rozbudowywać. Bardzo fajny pomysł, no zazwyczaj gry tego typu, takie jak Faraon Król Egiptu, jak Zeus Pan Olimpu, jak Cezar i inne, bo tego było naprawdę makabrycznie dużo, Knights and Merchants, było rzecz jasna Anno i tak dalej, to są takie sielankowe gry, gdzie po prostu się rozbudowujecie, natomiast nie ma brutalnego środowiska, które na was czyha i wykorzysta każdą waszą słabość. To nie była gra w rozbudowę miasta, to tak naprawdę była walka o przetrwanie i tak można Frostpunka tytułować. Więc to było fajne i z tej perspektywy nie ma wielu takich tytułów growych, więc jest to swego rodzaju awangarda. Do tego dochodzi klimat. Klimat nastawiony na dekadencję, dystopię, defetyzm. 3xD, słynne 3xD, na upadek, prawda? Klimat bardzo ciężki, mroczny, który nie każdemu przypadnie do gustu. Gra jest bardzo realistyczna, wbrew no, założeń uniwersum, że to wszystko tak działa, no bo w realnym świecie nie mogłoby działać, ale jest bardzo realistyczna w swojej formie i też bardzo smutna, melancholijna. I z pewnością nie każdemu przez to przypadnie do gustu. Ja takie ryty, ja takie pomysły bardzo mocno lubię, strasznie mocno trafiają w moje gusta, więc osobiście uważam, że to było znakomitym posunięciem. No i przez to dla mnie ta gra również zyskuje. Ciężki klimat w grach jakoś tak bardzo lubię. Klimat post-apo bardzo do mnie przemawia i zdecydowanie to również przemówiło do mnie w tym tytule. Tym bardziej, że no to jest złe miejsce. My to czujemy. Zasiadając do gry i grając w nią, my to cały czas czujemy, że Frostland jest złym, parszywym, nikczemnym, niegodziwym, drapieżnym miejscem, które wykorzysta każdą naszą najmniejszą słabość. I to było fajne. Do tego rzecz jasna mechanika ciągłych wyzwań. Tak jak mówiłem, bardzo sprytny zabieg. Gdyby tego nie było, być może gra by mi się znudziła, ale właśnie przez tą mechanikę mi się nie znudziła do tej pory. Natomiast jeżeli miałbym wymienić jakiekolwiek wady, bo nigdy nie jest tak, że wszystko ma same zalety, zawsze jakaś tam wada się pojawi, nie inaczej było w tym przypadku. Moim zdaniem, subiektywnym rzecz jasna, wadą tytułu jest to, że bardzo mało odeszli twórcy gry w jakąkolwiek fabułę. Myślę, że był z tej perspektywy potencjał płynący z zagadki nad czym, co tak naprawdę się stało na świecie. Co się stało, dlaczego ta epoka lodowcowa wystąpiła i kiedy ona przeminie.
co się będzie działo dalej. Myślę, że można by to było fajnie rozbudować, niezależnie od tego, czy to miałoby być spowodowane upadkiem jakiegoś potężnego meteorytu, czy na przykład tym, że, nie wiem, jakiś naukowiec uruchomił jakieś urządzenie, którego efektem ubocznym była taka epoka lodowcowa i ostatecznie to urządzenie uda się na końcu gameplayu wyłączyć, ale wiecie, takie poczucie niepewności, zagadki, tajemnicy i na końcu rozwikłanie tej tajemnicy. Żeby ta fabuła też nas wciągała, poza samym gameplayem. Niestety tak nie było i to była wielka słabość. Ja cenię sobie dobrą fabułę i właśnie takie poczucie tajemnicy w grach i w filmach. I tutaj ten potencjał był, naprawdę można było coś z tej perspektywy pokazać. Dlaczego ten świat tak wygląda, graczu? Pozastanawiaj się nad tym, prawda? Odkryj tą tajemnicę. Jak źle przeprowadzisz fabułę, to się nie dowiesz, ale jeżeli będziesz miał dobre zakończenie, rozwikłasz tą zagadkę. Tego nie było, tego mi brakowało i osobiście uważam, że więcej fabuły powinno być w eksplorowaniu Frostlanda. Być może powinniśmy spotkać Teslę na naszej drodze, który nam coś wyjaśni, prawda? Być może powinniśmy mieć możliwość udania się na jakąś bardzo daleką wędrówkę, gdzie idą pogłoski, że ktoś coś wie o tym, co się dzieje na świecie i dlaczego taki mróz jest. To by było fajne. Natomiast niestety ten aspekt tytułu nie został wykorzystany, ale i tak oceniam go na bardzo mocny plus. Dla mnie gra jest świetna. Nie wiem, jak długo może rzeczywiście nas zaspokoić, to znaczy ile czasu potrzeba, żeby się w niej nie nudzić, czy to jest gra na kilka wieczorów, czy też być może na kilka tygodni, ciężko mi to powiedzieć, będę wiedział, kiedy ogram Lost Autumn, ale no na jedną kampanię z pewnością rozegraną z takimi wypiekami na twarzy, bez żadnego poczucia nudy, nawet na dwie, dlatego że mógłbym teraz spokojnie na przykład uruchomić sobie jakiś inny scenariusz, załóżmy Arki, i w tym momencie pójść inaczej w rozwoju mojego miasta, to znaczy nie iść tak jak do tej pory w religię, tylko iść we władzę totalitarną. I już zupełnie inaczej ten gameplay by się plasował, więc też by to nie było nudne. Natomiast być może jeszcze tak jest, bo teraz o tym pomyślałem, że po przejściu reszty tych scenariuszy. Rozwikłamy tajemnicę, co się dzieje na świecie, dlaczego ta epoka lodowcowa przyszła. Jeżeli tak jest, to mi napiszcie w komentarzach. No ale tego nie wiem. Po prostu tego nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądał dodatek Lost Autumn. Na razie ode mnie to tyle. Ogólnie gra godna polecenia, myślę fajna i tym bardziej biorąc pod uwagę ten fakt, że Polska, no to warta zakupienia. Taka ciekawostka, przyjemnie można spędzić czas, zaintrygować się, rzeczywiście pobawić. No i zobaczyć coś nowego, coś, czego do tej pory nie było, co w dzisiejszych czasach ciężko jest osiągnąć. Bardzo ciężko jest osiągnąć coś takiego, nie wiem, jak idę do kina, albo odpalam jakąś nową grę, to ciężko jest mnie czymś zdziwić, bo już tyle gier i tyle filmów w życiu widziałem, że ciężko jest rzeczywiście pokazać mi coś, czego do tej pory jeszcze nie widziałem. Żebym zmierzył się z czymś, co jest dla mnie innowacyjne, odmienne od wszystkiego do tej pory. Frostpunk taki był. Bo tak naprawdę nie ma żadnej innej konkurencyjnej gry w tym przedziale. Są inne gry, gdzie się buduje miasta, ale już zupełnie inne, prawda? Więc myślę, taka ciekawostka naprawdę warta uwagi. Warta do tego, żeby się nią zaintrygować. Na razie ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości na tymże kanale. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. No i widzimy się na kolejnych seriach właśnie na tymże kanale. Jeżeli chcecie, żeby kanał się rozwijał, żebym nagrywał nowe tytuły growe, nie gorsze od tego, który teraz właśnie przemierzyliśmy, rzecz jasna, link do Patronite'a w opisie pod każdym klipem filmowym, jaki zamieszczam na YouTube. Hej ludziska, cześć! Aha, no i co najważniejsze, piszcie, co wy o tym myślicie w komentarzach, jakie są wasze przemyślenia, czy się ze mną zgadzacie, czy też być może macie odmienne zdanie o Frostpunku. Jestem ciekaw, będę czytał wasze opinie. Hej ludziska, na razie!